Je to fotka tako na pierwszy rzut oka niepodstatno. Pani z dzieckiem na spacerze. Ale co je podstatne tuki, je ta budowa tuki w prawo. To je stała tuki prawie w prawo z tą Dom Kultury Miru, nebo Dolu Gabriela. Dom Kultury, ten tuki był postawiony już w 49 roku, a fungował tuki aż do 70 roków. A w podstate ta fotka je zajímavo jednak to, že ten strumy tuky zaš vlevo, tuky jsou do dziša, to furt ještě stojí. A jednak vlastně ta fotka je krásnou ukázkou tego, jak zdánlivě mě napadnou rodinnou fotka paní na spaceři s dětskem, může být cenno, bo právě fotek tego kulturního domu skoro nima, albo vůbec nejsou. A tuky naroz se objevila fotka, po prostu tako rodinno, čisto rodinno, a na pozadí tej rodinky prostě je cośki ważnego, cośki cennego, co by inaczej vůbec nie była fotka. Takže to je právě krásně pokazané, že každá fotka má svou cenu. Do końca nie innym tako, co se zdanlivě člověk myslí, že mówi focuje zamek nebo coś. Každá fotka má cenę. Szczególnie v případku zaniklého města, kaj fakt se aj v ramach starej Karviny snažíme právě tež zyskovat různé fotky, navštěvovat těch pamětníků a podobně. A právě oni nám různě pokazují taky fotky a sami nikdy nevědí, co vlastně na těch fotkách mají. Tak. Odebřím, že právě pro Gorníkov z Gabrieli, ale no bohužel, on jim odebřím a za 2 nebo 3 roky byla zavřít to Gabriela, takže vlastně přišel o klientů. Takže krutko potom strachovou. Jen smole. To nowy cosi, podstawec w podstawie, no taki weczniwo z przyrody. To jest właściwie, był podstawec, taki jeździła uskoroschodka, też uskoroschodna kolej, ale to była tako szachetnio. Taki właściwie sobie we wózkach wyważało odpad na niedaleką haldę. Taki właściwie było, tak jak już my prawie minęli my, pro osoby, my minęli uskoroschodkę tramwaj. Minęliśmy też trać, jaka właściwie jechał, rzekniemy, czysty produkt, węgiel już jakoby dali do dystrybucji. Tuki była zaś jakoby trać, kiero wiodła, właściwie wywożała odpad, wywożała to kamieni. A potem jeszcze kąsek stąd była też aj lanowka, kaj zaś jakoby, rzekniemy, we wzduchu, nad ludziami, nad Cichelnym konkretnie, we wózkach były też wywożone właściwie między szachtami. Były przewożone węgli do płuczynio większością, bo nie wszędzie było prodło. No a tak to tady przepadenie pocztowego wozu. Wszyscy pochytali. A dalszy zajmowość, docházka, która się dokonała, myślę, przed prázdninami. Udanie jeden z tych, co to przepad tady był. No, bylo to sice tajné, nepřihlásil se, ale kolega, jak o tom vyprávěl, tak by bylo všechno to do ucha, to je jeden z nich. Takže vrátil se po x letech na místo činu. V budově, kterou vidíme před sebou, je to vlastně to, co zůstalo z Dolu Gabriela. Dol Gabriela byl vlastně jeden z nejstarších dolů či kopalní tuky právě v Staré Karvině. Byl postavený v 1854 roku. A postavil go František Handwerk a hrabě Žerotín. A właściwie tak by mě zajímalo, či vás napadne, po kým je ten důl nazvaný. Nazýval se Gabriela. Návrh? Myslím po jeho ženě. Ano, dobře. Správně. Ano, Gabriela Žerotínová, manželka právě hraběte Žerotína. Je ona právě její jméno tento důl nosil. Těžilo se tady vlastně až do roku, zhruba do roku 2000. V letech 2004, vlastně kolem roku 2004 byla zbourána většina už těch budov. Ten důl vlastně během své historie různě měnil také názvy, protože původně byl Gabriela, později ovšem za druhé světové války byl přejmenován na Unera. Potom v roce 1950 byl přejmenován na Mír. A v 96. se vrátila zase zpátky název Gabriela. Takže ten důl vlastně různě měnil svůj název, ale pozici nikoliv. My vidíme vlastně na fotce, vidíme správní budovu a my vlastně stojíme zhruba v místech té správní budovy. Ta správní budova byla tady právě před tou kompresorovnou. Vidíte tam ještě na té fotce ty těžní věže. A
w sumie ta kompresorowna, co dzisiaj została, a i z tymi cieśnimi wieżami, tak ty są kulturni pamiątką. Mm-hmm. A właściwie są taki snahy, nebo projekty do budoucna, bo krajsko organizacje POHO 2030 planuje právě tą kompresorovné přestavět na to, aby właściwie było taki centrum, řekněme, turystyczne starej Karviny. Miałoby to być wolnočasowe aktivity, ale miałoby to też wzniknąć muzeum starej Karviny, a nie tylko muzeum górnictwa. A taki odsuwki, nebo odwołania zaś do szikmego kościoła. Jednak na Gabrieli pracował Ludwik Hilke do wybuchu w 1924 roku. On właściwie ten wybuch tuki przeżył, czy był, bo on pracował na powrchu. Prawie w tym 1924 roku tuki był całkiem wielki wybuch metanu. Wtedy prawie padła, a i do końca jedna z ciężnych wieży. A całkiem dość były poszkodzone te budowy prawie powrchowe, ale na szczęście nie był to zaś aż tak rozsachły wybuch. Nie było, dało się wszystko troszeczkę jeszcze potem pouprawować. A co jest też jeszcze zajmowe, tak właściwie tuki kąsek stąd, gdybyśmy szli tam w tym kierunku, to też tylko szik mego kościoła, jest strum, pod kierem przyszedł pani Lednicki napad o napisaniu Sikmego kościoła. A my samodzielne gminy, samodzielne wioski, a w tej połowie tego 20 wieku tuki doszło ku spojeniu tych dwóch, tych kilku wiosek, a wznikła właściwie dzisiejsza Karvina z centrem w tehdejszym Frisztocie. A tuki z tej pierwotnej Karviny się nam stała Karvina 2 albo też Karvina 2 doły. Nicmienie tu mamy pierwsze pisane zmianki już w 13 wieku, a właściwie tu się pomalutku potem rozwijało, przede wszystkim potem dzięki górnictwu, se tu rozwijało całe miasto. To miasto było olbrzymie, to miasto było fakt wielkie, a my se prawie dzisiaj przędymy po kąsku tego miasta. Teraz aktualnie se nachodzimy u kościoła świętego Piotra z Alcantary, który był zbudowany w 1736 roku. On tu był postawiony z kamienia. A właściwie ten kościół dzisiaj jest jedynym świadkiem wszystkiego, co właściwie w Karvinie było. Jak widzicie, kościół tu jest jako jedyny, który stoi, ale jeszcze do niedawna tuki stoły jeszcze aj inne budynki. Tuki zaraz obok kościoła była fara na przykład, a trzeba, tak jak mamy na podce, idę tutaj po porze, tuki zaraz w tych miejscach będą stoły dwie szkoły. Była szkoła biało, a czerwono. Można i tylko postawić tak, aby to widzieli. Ano. Iwetka se postawi tak, abyście widzieli, kaj to właściwie było. Szkoła biało, to jest ta pierwsza, którą widzimy na tej kartce. Ta tutaj była postawiona w 1852 roku. A właściwie uczyło się w niej po czesku, a po niemiecku. A późniejszy zaś jakoby po rozdzieleniu Śląska Cieszyńskiego se w niej uczyło zaś po czesku. A ta w pozadzie, ta ćmawsza szkoła, to jest czerwono szkoła. Czerwono temu, że nie była omitny to. Tak, czerwono szkoła, ta była postawiona aż na końcu XIX wieku, a uczyło se w niej przede wszystkim po polsku, a po niemiecku. Późniejszy już za pierwszej republiki już innym po niemiecku teraz. My se teraz przędymy kąseczek dali, podziwimy se zaraz, jak to tu kiedy podało, tak 50 roków spadku. Bo po kiedy wobec idymy. Tuki jeździła lokalka, neboli tramwaj. Tramwaj tuki jeździła od roku 1909, a w zasadzie aż do roku 1964. Ta tramwaj jeździła pierwotnie, innym czyście tuki z dworca, także z nadrazi Karwińskiego. Kiedy dzisiaj byście go naszli, pokud wiecie, gdyż se jedzie dzisiaj w kierunku Karviny, po lewej stronie je Dulce S.A. Mijocie, a gdyż se podziwocie na drugą stronę, do prawa, tak tam w tych miejscach, tam prawie był dworzec karwiński. Frysztocki potem dali, ale tutaj był dworzec karwiński. Z tego dworca wyjeżdżała ta tramwaj, a jechała tu, potem dali przez Orłowę, Pietfold, a podobnie, aż do Ostrawy, na wtedy Denisovo náměstí, dziś o Smetanovo náměstí, neboli kdo zna Ostravę, u divadla Antonína Dvořáka. Tam v tych miejscach se toczyła właśnie, tam była toczna tej tramwajki. Ta trać se właściwie, ona pierwotnie miała niecałych 20 km, a była to úzkorozchodna trać. Tuki był rozchod tych kolei był 760 mm.
A właściwie ta trać se potem postupnie aj do końca przedłużała. Już w 1912 roku se właściwie trać przedłużyła z tego karmińskiego nadrażo, że tramwajka jeździła aż do Frysztota ku bywałemu WZP, pokud do siebie, nebo dzisiaj plus minus ku budowom magistratu. A potem jeszcze se przedłużyła aj na Stalingrad, na szóstkę, na Nowe Miasto. Lokalka tuki była całkiem między Karwiniokami oblibeno, bo jako przecajnym było to możliwość, jak se całkiem rychło a dobrze dostać jednak do roboty, do szkoły, ale aj trzeba znać jakiej piękniejszy nakup nebo kawkę do Ostrawy, trzeba znać nawściewę za przybuznymi. Taka ciekawostka, w podstacie jízdenka z Karwiny do Ostrawy stoła koronę 400. Jízdenka po Karwinie koronę. Także dziś asi by się to moc nie opłaciło w tych cenach. A właściwie ta lokalka była całkiem dość wyużywana, przede wszystkim prawie w tej pierwszej połowie XX wieku. A to głównie temu, że właściwie wtedy tuki na Karwińsku jeszcze nie była tyle rozwinięto ani autobusowo, ani automobilowo doprawa. Także fakt, ludzie albo chodzili pieszo, albo prawie se trzeba przeprawowali tą lokalką. Postupnie, ale tym jak se tuki zaczęło ciężyć uhli, tak prawie samozřejmě ziemia se ruszała, a to miało wpływ mimo inne aj na tą lokalkę. Bo prawie ta trać trzeba z prawie miejscami se przepadała, a były trzeba nutne wieczne oprawy na kilka miejscach. Ale zároveň aj doszło właściwie do takiego przesmierowania trati, Košicko-Bogumínskej trati. A właściwie wtedy już ta lokalka przestała być wyużywana pomalutku. A właściwie też aj nastąpiła całkiem w wielkim mnóstwie, co zaczęło jeździć prawie autobusami. Trzeba smisnie linki zaczynały znikać. Także właściwie lokalce pomalutku odzwoniło. Stało się to, że ona była postupnie skracowana. Tak jak mówiła, że się wydłużała aż na Stalingrad do Frysztota, tak prawie postupnie się to skracowało, aż właściwie doszło do tego, że w 1964 roku tuki właściwie przejechała ostatnio tramwaj przez Karwinum, a tramwajki od tego 64 roku jeszcze na dalsze 3 roki jeździły już innym tuki z Jędrzyśki, także z urownie, jak mamy dziś okruchowy objazd, tak innym z Jędrzyśki na Ostrawę. Ale jak mówię, już jeździły innym 3 roki po tym. Po tym już tramwaj tuki definitywnie zanikła. A my se teraz przędziemy kąsek dali. Pardon, widzisz to. No, fotki bym zapomniała. Tuki mamy fotkę trzeba zaś pro porównanie już z doby, kiedy już tramwajka tu nie jeździ. To je lata plus minus 70. Widzicie, że już teda nie ma tramwaju, jest tu auto. Ale co je dobrze widać? Jednak kościół już ma zniżoną wież. Je tuki widać też jeszcze szkoły. Minimalne bioło tuki je. A już je widać, jak tuki je już nadsypany właściwie ten wal. Już se to musiało nadsypać, bo by se to zatopiło. Bo tuki se już rozszerzało właściwie koryto rzeki. Późniejszy potoczka. Dzisiaj mamy koryto potoka właściwie za wami. Je docela zaniesione, ale je tam furt. Także to je tak już pohled tuki z okolicy roku 70. Taki czegoś, o czym się zaraz dowiemy. Wchodzimy prawie w miejscu parku domu Stowarzyszenia Katolickich Robotników Praca. Ten dom prawie był, tak jak Iwetka pokazuje na zdjęciu, my się teraz tak dziwimy, właściwie ten dom był w miejscu dzisiejszej wielkiej drogi, czy też prądówki. Za tym domem był park, prawie w miejscach, kaj my se nachodzimy teraz. Dom Stowarzyszenia Katolickich Robotników był tuki zbudowany w 1903 roku, a działał tuki całkiem długo, aż do 64 roku. Prawie drugą fotkę je potem z parku, także z miejsca i teraz prawie my są. Ten dom tuki służył w sumie jako takie miejsce głównego spotykania Polaków w Karwinie. Była tam restauracja, było tam aj podium, była tam sala, spotykały się tam prawie różne kółka i tym podobnie. Po prostu fakt całe życie towarzyskie tuki właściwie w Karwinie, czy tuki z najbliższej okolicy, było prawie koncentrowane tuki do pracy. Tuki w miejscach tego parku, kaj my sobie prawie nachodzimy, tak tuki zaś było można nosić dzieckie dziście. Była tuki do końca aj miniatura wieży piastowskiej z Cieszyna. To był taki jako prawie ukoska tego, że ten dom należał do Polaków. Było też jeziorko, które jest po mojej lewej stronie, w tych miejscach. Było prawie jeziorko z fontanną,
A przez to jeziorko wiodła taka ławka, także właściwie było możliwe aj przyjść. Było to fakt takie malownicze miejsce. Odbywały się tu aj różne festyny, a prawie jakże zwracała uwagę, trzeba, jak my przechodzali, tak jakże zwracała uwagę na te ruiny betonowe tego altanku, tak ten altanek też był w parku właściwie tej pracy, a tam najczęściej się spotykała kapela, a grała kapela. Także tu fakt, gdyż człowiek przyszedł, tak mógł tutaj spędzić czas, dać sobie coś takiego dobrego, ale aj trzeba posiedzieć z kolegami w parku. Trzeba do tych, którzy czytali Sikmy Kostel, Karin Lednicki, tak tuki w pracy, między innymi Ludwik chodziwał na piwo często, a też se tuki odbywały takie główne spotkania, na przykład też spotkanie z starostą Olszakiem se tuki odegrało, a też se tuki odegrała taka sprzeczka, która właściwie na dobro rozwróciła rodzinę Ludwika a Tomka. Także to wszystko se odbyło tuki na pracy. A ja bym może tak jeszcze wyużyła chwileczkę miejsca, żeby tu są troszeczkę, a skądś gryci. Troszeczkę właściwie bych wam rada rzekła coś takie malutko o języku, w którym ja wobec mówię dzisiaj. Bo dzisiejsza przechadzka jest prawie specyficzna tym, że je po naszemu. A czemu zrówna po naszemu? My se prawie ze spolkiem Stara Karwina rozhodli tą jedną przechadzkę zrobić, a skądś w tym języku, który tuki właściwie na ten teren patrzy maksymalnie. Je tuki nieodzownie tuki patrzy do Karwinę, bo jest to taki specyficzny kod. Jest to gwara, oczywiście. Ciężko rzec, językoznawcy se różnie sprzeczają, czy to jest pochodzenia czeskiego, czy polskiego. Każdy ma proto swoje argumenty, ale w sumie to jest i tak jedno. Bo po naszemu jest fakt gwara terytorialno, nie tyle narodowo. Nie chodzi o to, czy to jest polski język, czy czeski język. Jest to terytorialne. Patrzy to proste tuki na Zaolzie. A co jest takie ciekawe, tak właściwie po naszemu je insze tuki na Karwińsku, insze trzeba w okolicach Trzyńca, a troszkę insze w okolicach Jabłonkowa. Je to język, który właściwie jego specyfikum jest między innymi aj to, że do dzisiaj je używany, a nie innym przez starszych ludzi, ale aj przez młodszych. Do dzisiaj są na przykład aj osoby, to teraz przede wszystkim ze starszego pokolenia, które mówią innym w tym języku. Które możecie słyszeć na przykład babcie czy prababcie, które po prostu mówi innym po naszemu, a gdyż ma dziś przyjść na urząd, a mówić po czesku, tak ta jej czeszczyzna jest tako dziwno, tako łomano, oprawdy. Jest to język, który oczywiście ma różne naleciałości całej historii, kiedy se tuki działa. I tak fakt gwara dziecki odzwierciedla całą historię, a tu tym, jak se w ciągu wieków różnie zmieniały, czy to moce, które rządziły, czy prawie języki, tak właściwie ta gwara to wszystko pochłonęła też do siebie. Są tam hodnie widać trzeba z aj germanizmy. Są słowa jako tepich, typicki niemiecki. Są słowa właściwie rynek, które są też niemiecki. Ale są oczywiście dzisiaj już hodnie aj bohemizmów, także hodnie słów z czeskiego. A właściwie, tak jak żeś mówiła, takim ciekawostką jest, że faktycznie aj młodzież mówi tym językiem. A większością tym, jak właściwie je to ten język, ten kod terytorialny, tak prawie ta gwara to po naszemu je takim wyznacznikiem, gdyż człowiek jakaś się indzi, a słyszy mówić kogoś po naszemu, tak to jest nawet, nie, to się od nas. Ja? Także to jest od razu fakt jako taki łącznik właściwie wszystkich ludzi tuki. A to jest też jeden z tych powodów, czemu właściwie my się zdecydowali dzisiaj zrówna tą przechadzkę zrobić po naszemu. A ja sobie tak spytam, czy wszyscy dotychczas wszystko rozumią? Lebo je niekdo, kto nieco nie rozumie, trzeba. Wszystko nie rozumie. Troszeczku, chytate? No, wy jste ujasni. Dobrze, także my teraz se przędymy teda od pracy, idymy na ulicę Havlíčkovou.